Witam Cię w podcaście Finansowe opowieści, w którym co tydzień opowiadam przede wszystkim o finansach, oszczędzaniu i inwestowaniu. Jeżeli któryś z tematów jest Ci szczególnie bliski i szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, chcesz zadbać o swoją przyszłość, albo po prostu lubisz tą tematykę, to dobrze trafiłeś. Nazywam się Artur Radomski i jestem programistą, wykładowcą akademickim, autorem bloga Finansowa TV i kanału o tej samej nazwie. Mamy połowę grudnia 2021 roku. Jest to czas, kiedy tak naprawdę chodzimy po sklepach, krzątamy się w domu, przygotowujemy do świąt. Oczywiście szykujemy tematy do wigilijnego stołu, chociażby inflacja, która puka do 8%, świeżo ogłoszone obostrzenia, nowy ład, który już puka bardzo mocno do drzwi. Kolejne afery czy kryzys na granicy, i mógłbym tutaj tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Tak naprawdę zrobiłem podsumowanie. Podsumowanie tego, co najważniejsze działo się w roku 2021. Natomiast to tylko polityka i ekonomia ale to, co najważniejsze dla nas Obecnym czasie to oprócz przygotowań do świąt czy do nowego roku, imprezy sylwestrowej, jeżeli się oczywiście odbędzie, to wykorzystanie tego czasu na kilka rzeczy i te rzeczy powinniśmy rok, rocznie powtarzać i dążyć do perfekcji, żeby coraz lepiej nam to wychodziło. Oczywiście jesteśmy po dłuższej przerwie z finansowymi opowieściami, natomiast mam nadzieję, że wracamy na dobre tory, a wracamy chociażby dlatego, że zbliża się. Ten wspomniany koniec roku, i kilka rzeczy muszę o tym wspomnieć. Musiałem zrewidować troszeczkę planów, natomiast jest kilka tematów, o których jeszcze przed końcem roku koniecznie muszę Wam opowiedzieć. A z racji, właśnie tego, że zbliża się koniec roku, okres świąteczny, ten okres takiej zadumy i luzowania wszystkich aktywności, które wykonujemy, to oczywiście zbliża się czas ten między świętami a nowym rokiem, który możemy bardzo dobrze wykorzystać nie tylko na. Dojadaniu ciasta po świętach, ale także na to, żeby odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Dwa główne, z których rodzą się kolejne, to oczywiście to, jaki był ten rok, który właśnie nam dobiega końca, ale też jaki ma być następny rok, co ja bym chciał zrobić w tym następnym roku. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, jak zdrowo, rozsądkowo i sensownie podejść do odpowiedzi na te dwa pytania, to zostań ze mną i przesłuchaj ten podcast. Zaczynamy! Cały rok 2021 również przebiegł nam, tak jak rok 2020, niemalże cały pod znakiem koronawirusa czy jakichś innych odmian, ale także pod znakiem szczepień. Natomiast to nie zwalnia nas kompletnie od tego, żeby spróbować podsumować sobie miniony rok. Dla mnie jest to o tyle istotne, że sprawdzam sam siebie, weryfikuję swoje postanowienia czy też plany noworoczne i zestawiam je z rzeczywistością. Planując zawsze następny rok, nie mamy żadnych liczb, które mogłyby potwierdzić to, jak ten rok minie, natomiast na koniec tego roku mamy liczby, po których możemy zweryfikować, czy ten rok był rzeczywiście dobry, czy jednak był troszeczkę gorszy. Jeżeli mniej więcej rok temu o tej samej porze postawiłeś sobie jakieś cele i wyzwania na rok 2021, to prawie na pewno jesteś już w stanie określić to, czy udało ci się zrealizować te postanowienia, czy jednak nie. Idźmy dalej. Są prawdopodobnie rzeczy, które udało się zrobić, natomiast są też rzeczy, których nie udało się zrobić. Mało tego. Są też rzeczy, których w ogóle nie udało się rozpocząć. I mając dane, których rok temu już nie mieliśmy, możemy podsumować, jak wyszedł nam ten rok. A takie podsumowanie pozwoli nam wyciągnąć. Wnioski na następny rok i zaplanować go lepiej. Dzięki temu możemy zdać sobie sprawę, nad czym powinniśmy popracować w najbliższym roku. Budujemy także świadomość tego, jak wyglądał nasz 2021 rok i jak może wyglądać 2022. Także na podstawie wyników z roku ubiegłego możemy ustalić sobie priorytety na najbliższy rok. Ale również możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie warto poświęcać czas, ale też gdzie warto odpuszczać dane tematy, na czym warto się skupić, ale też gdzie nie warto się koncentrować. W skrócie, takie podsumowanie i planowanie roku następnego pozwala nam odpowiedzieć sobie na wiele kluczowych pytań, które mogą ustawić nasz najbliższy rok. Mało tego mogą spowodować, że wynik, który będziemy analizowali już za rok, będzie po prostu lepszy. Przechodząc natomiast do konkretów, to tak naprawdę ten okres, kiedy będziemy już siadać do danego podsumowania, powinien być, a raczej powinien odbywać się w takiej spokojnej, nostalgicznej atmosferze, kiedy możemy po prostu pobyć ze samym sobą i pomyśleć na konkretny temat. Ostatnio na YouTube odkryłem kanał, gdzie kanadyjski student medycyny po prostu sobie siedzi i się uczy, a w tle słychać relaksującą muzykę, która nastraja nas do pewnych czynności. Mnie bardzo dobrze się przy tym pracuje, na przykład. Siedząc z takim kanadyjskim kolegą, możemy zaparzyć sobie kawę czy też herbatę i wygodnie rozsiąść się w fotelu i zacząć po prostu od podsumowania. To podsumowanie może być podzielone tak naprawdę na dwie części, takie podsumowanie dotyczące finansów firmowych czy też aktywności firmowej, ale także tej osobistej. Jeżeli chodzi o finanse czy też aktywność firmową, no to ja zdecydowanie dużego doświadczenia nie mam. Natomiast to, co mogę poradzić, to na pewno przejrzeć projekty, które się realizowało w danym roku, czy też jak poszła sprzedaż, albo pozyskiwanie nowych klientów. Chodzi generalnie o działalność, która stricte wiąże się z tym, co w naszej firmie robimy. To jest ten czas, żeby zestawić plany z ubiegłego roku z rzeczywistością, która ma miejsce teraz. I nawet jeżeli efekty przerosły nasze oczekiwania, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co można było zrobić lepiej. Nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd znam to powiedzenie, natomiast zawsze ono mi bardzo mocno przyświęca i brzmi ono mniej więcej tyle, że nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogłoby być lepiej. Naprawdę warto wyciągać wnioski i warto szukać tej dziury w całym, bo może zdarzyć się tak, że naprawdę przyczyni się to do jeszcze, jeszcze lepszych efektów w przyszłym roku. Czy może w przyszłości? Na pewno warto też sprawdzić, czy rzeczywiście efektem tych działań, które podejmowaliśmy w danym roku, są odpowiednie cyferki na naszych kontach bankowych. Nie od dziś wiadomo, że nawet te najlepiej prosperujące firmy mogą mieć problemy z płynnością finansową. Więc jeżeli finalnie, na koniec roku, ten wynik finansowy nam się nie spina, to coś poszło nie tak. I może to odpowiedni moment do tego, żeby zacząć optymalizować swoją działalność. Na pewno też w finansach firmowych nie pomaga zbliżający się wielkimi krokami nowy polski czy polski nowy ład, jakkolwiek. I to wręcz powinien być moment na to, żeby pójść do dobrego doradcy podatkowego i porozmawiać z nim na temat tego, jak prowadzić swoją działalność w najbliższym roku czy też w najbliższych latach. Efektów nie zobaczymy pewnie od razu, natomiast gwarantuję, że już na koniec przyszłego roku będą one gołym okiem widoczne, bo te zmiany, które obecnie oferuje nam rząd, są po prostu katastrofalnie duże. Nie chcę tutaj wnikać w to, czy są dobre, czy są złe, bo każdy wyrobi sobie opinię na ten temat sam, natomiast jest ich na tyle dużo i zostają wprowadzone z takim hukiem i z taką intensywnością, że po prostu mało kto jest się w stanie w tym połapać. I owszem, co roku mamy zmiany podatkowe, czy też nowe podatki wręcz, natomiast nigdy, ale to nigdy nie było takiego strzału w twarz. I jak już wspominałem, nie chcę tutaj wchodzić w to, czy te podatki będą wyższe czy niższe, natomiast chodzi o ogrom tych zmian i uważam, że z racji tego, że jest ich tak dużo, warto te kilka ostatnich dni poświęcić na to, żeby nadmiernie nie denerwować się w przyszłym roku. Osobiście uważam, że każdy, kto prowadzi jakąkolwiek formę działalności, powinien udać się do doradcy właśnie po to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę go czeka i jak może się temu przeciwstawić. Ale do tego trzeba reakcji i odpowiednio szybkiej Jedno co wiem i co mogę powiedzieć jest to ustawa tak naprawdę na zapałkach. Nawet same organy rządowe, niektóre organy rządowe nie wiedzą jak pewne elementy będą działać. To o czymś po prostu świadczy. Ale żeby nie pastwić się już nad tym polskim ładem, no to przejdźmy sobie do tej bardziej ciekawej chyba części, którą również możemy podzielić na dwie. Mowa tutaj oczywiście o finansach osobistych i te finanse podzieliłbym na takie finanse osobiste osobiste, ale także na te giełdowe czy też inwestycyjne. Oczywiście tych osobistych finansów bardzo mocno dotyka inflacja, która już pod koniec roku puka nam do prawie 8%. Również jesteśmy po trzech podwyżkach stóp procentowych, które prawdopodobnie a raczej na pewno nie działają pozytywnie na nasze kredyty, a wszechobecna drożyzna nie tylko jedzenia czy usług, ale też innych dóbr konsumpcyjnych no, szaleje niebotycznie. Ja powiem szczerze, od dawna dawna nie pamiętam takiego wzrostu cen. Tak naprawdę nic z wymienionymi rzeczami nie zrobimy. Nie jesteśmy po prostu w stanie nic z nimi zrobić, a jedynie możemy w jakiśkolwiek sposób z nimi walczyć czy też je optymalizować. Jeżeli chodzi stricte o finanse, to oczywiście więcej powinniśmy zarobić, aniżeli wydać w danym roku, i to jest chyba kluczowe. Natomiast warto zastanowić się, jak wyglądają na przykład nasze kredyty. Może można się ich pozbyć, chociażby, nie wiem, spłacając kartę kredytową, która gdzieś nam tam zalega i generuje w jakiejś formie opłaty. Obok kredytów wspomniana inflacja również zżera nasze oszczędności. Może te, które są zgromadzone, warto przesunąć na poczet inwestycji. No i w ogóle może warto zdać sobie sprawę, jaka rzeczywista inflacja jest nasza, bo ta podawana przez GUS. Wcale nie odzwierciedla tego, jak wygląda nasza inflacja. Ważnym, oczywiście, jest też to, żeby podsumować sobie, czy udało nam się zrealizować plany, które sobie założyliśmy, chociażby, nie wiem, o remoncie, o zakupie samochodu, czy może nieruchomości. Jednak warto też może zdać sobie sprawę z tego, czy dostaliśmy w ogóle podwyżkę, czy w ogóle o nią zabiegaliśmy, tak? Może to jest odpowiedni czas żeby zdać sobie sprawę z tego, że ta podwyżka jest nam potrzebna. Na sam koniec warto też pomyśleć o tym, czy w jakiśkolwiek sposób zabezpieczamy swoją przyszłość. W dwóch ostatnich odcinkach wałkowałem bardzo mocno temat IKE, czyli indywidualnego konta emerytalnego i jeszcze planuję dwa materiały na temat IKE i porównania IKE z IKE w tym roku. Jednak przez zabezpieczenie przyszłości mam tutaj na myśli to, czy wykorzystaliśmy limity, które już niedługo nam przepadną. Limity za 2021 rok przepadną nam dokładnie 31 grudnia i to jest jeszcze odpowiedni czas na to, żeby może spróbować zorganizować środki, aby te limity pokryć. Warto też przeliczyć sobie, oczywiście na razie na sucho, natomiast warto też przeliczyć sobie wstępnie, jak będzie wyglądało nasze zeznanie podatkowe. Co też po części łączy się z wykorzystaniem limitów chociażby x. Dzięki temu wstępnie będziemy wiedzieć, czego możemy się spodziewać w marcu czy też w kwietniu: czy to my jesteśmy winni coś urzędowi skarbowemu, czy to jednak on nam. Dodatkowo ten limit x jest dosyć istotny, ponieważ dzięki temu, że wpłacimy jakąś kwotę na x, możemy sobie odliczyć to od podatku dochodowego. Do tematu jeszcze na pewno wrócimy, natomiast taka wpłata przyczyni się do tego, że będziemy mogli się cieszyć jeszcze większym zwrotem, aniżeli ten, który pierwotnie moglibyśmy otrzymać. Finalnie też warto spojrzeć na to, czy nasze oszczędności, które sobie założyliśmy w danym roku, się po prostu zgadzają. Jeżeli na przykład założyliśmy sobie, że w lutym pojedziemy na wakacje, to pytanie, w jaki sposób na nie zarobimy. Czy systematycznie na nie oszczędzaliśmy, czy jednak gdzieś tam nam. Coś uciekało, albo coś zawiodło, albo może w ogóle nie mieliśmy jakoś przekonania do tego, żeby odkładać pieniądze na właśnie wakacje. Przegląd takich aspektów pozwoli nam, tak jak już wspominałem, wyciągnąć wnioski, co poszło dobrze, a co źle, co kontynuować, a czego nie kontynuować i poprawić, ale też pozwoli nam sprawdzić w jakim punkcie jesteśmy. I podam taki przykład na własnej skórze. Ja w roku 2020, podsumowując ten rok, postanowiłem sobie, że rosnące opłaty, które ponoszę, finalnie zaczęły mnie wkurzać i chcę z nimi coś zrobić. Podsumowując rok 2021, mogę śmiało powiedzieć, że poszło mi to bardzo dobrze. Płacę mniej za telewizję, płacę mniej za internet, a tak naprawdę w ogóle nie przełożyło się to na jakość usług. A wręcz można powiedzieć, że na poprawę ograniczało się to czy do podpisania nowej umowy z operatorem, czyli po prostu aneksowania starej, czy po prostu przeniesienia się do innego operatora. Takie podsumowanie roku 2020 i zaplanowanie 2021 pozwoliło mi też sprawdzić i zorientować się, że niemały rachunek za telefon komórkowy mogę już w październiku roku 2021 kompletnie wykroić. I tak też się stało. Dzisiaj jestem szczęśliwym abonentem innej sieci, która nie dość, że zaproponowała mi bardzo porównywalne warunki, to za dużo niższą kwotę. I może miesięcznie nie robi to wrażenia, natomiast zniwelowałem rachunek z 70 zł do 2,50 zł i miesięcznie. Ale jak spojrzymy na to z perspektywy roku, jest to kwota ponad 800 zł, jakby nie było. Jest to naprawdę bardzo dobra kolacja z żoną czy dziewczyną, czy też narzeczoną w naprawdę super restauracji, pod warunkiem, że jej nie zamkną. Ja dzięki temu, że podpisywałem wszystkie umowy gdzieś tam wcześniej i kończyły się one w roku 2021, mogłem bardzo dużo umów zrewidować. Ale żeby w ogóle do tego podejść, musiałem to zaplanować. Musiałem wiedzieć, że w roku 2021 wszystkie umowy mi się kończą, musiałem wiedzieć, kiedy mi się kończą, musiałem zachować wszystkie okresy wypowiedzenia, a do tego wszystkiego był potrzebny właśnie plan. Plan, który ułożyłem sobie na koniec roku 2020. Nie miałem danych, natomiast wiedziałem, co chcę osiągnąć. Dzisiaj mam już dane i wiem, że po prostu mi się to opłacało. Można też powiedzieć, że po części realnie walczyłem ze swoją osobistą inflacją, ale żeby w ogóle móc zacząć cokolwiek planować, to trzeba było podsumować rok 2020. Te wszystkie rachunki musiały mnie zdenerwować na tyle, żebym chciał podjąć kroki do tego, żeby się im przeciwstawić. Warto też z podsumowania tego, co miało miejsce w... Roku wcześniejszym, wyciągnąć wnioski na rok przyszły, optymalizować to, dokręcać i zastanawiać się, co zrobić, żeby było lepiej. I tutaj podam przykład. Sucha wiedza, która mówi nam, na co wydajemy pieniądze w danym miesiącu, no do niczego może nas nie prowadzić. Jest to sucha wiedza, która mówi nam, że tutaj wydajemy tyle, tam tyle, a tutaj w ogóle nie wydajemy pieniędzy. Natomiast analiza tych danych i wyciągnięcie z nich wniosków może pozwolić nam jakoś to zoptymalizować, na przykład obniżyć wydatki w danych kategoriach albo w ogóle wyciąć dane wydatki. Ja po roku 2020 mocno zacząłem się zastanawiać nad tym, czy chcę mieć samochód. W marcu 2020 przeszedłem na pracę zdalną, i tak naprawdę, siedząc w domu, tego samochodu nie używałem, a generował on koszta niemałe. Samochód stoi do dzisiaj w garażu, natomiast z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że była to dobra decyzja, żeby go zostawić, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby na podstawie danych, które miałem, po prostu go sprzedać. No i na sam koniec ta druga kategoria, czyli w zasadzie trzecia, to giełda czy też inwestycje. I tu naprawdę warto solidnie zastanowić się nad tym, jak ten rok przebiegł i jak będzie wyglądał następny. Z mojej perspektywy jako inwestora dywidendowego najważniejsze jest to czy w danym roku wszystkie dywidendy, które planowałem wpłynęły czy wszystkie podwyżki dywidend, które miały mieć miejsce, miejsce miały i czy spółki, które posiadam w portfelu, rzeczywiście dalej są tak fajne jak były. I nie mówię tutaj o analizie na nowo wszystkich walorów, które w portfelu posiadamy, natomiast mówię o tym, że na przykład przez podwyżki stóp procentowych, przez koniunkturę i przez wiele, wiele innych czynników od kilku tygodni widzę przeceny na spółkach, które zajmują się budownictwem. W 2021 również gaming nie przeżywa swojego najlepszego okresu i jest kilka branż, które naprawdę tak. Wyglądają. Może to odpowiedni czas, żeby przeanalizować na nowo to, dlaczego ja mam tą spółkę w portfelu i czy rzeczywiście dalej chcę ją mieć. Może jednak warto zrealizować zysk na niej. Natomiast to jest moje spojrzenie z perspektywy inwestora indywidualnego, który inwestuje dywidendowo. Inwestować można na wiele sposobów, i weźmy sobie nieruchomość. Może nieruchomość, która aktualnie jest przez nas wynajmowana komuś, wcale się nie spłaca sama, musimy do tego interesu dokładać, a nie takie było założenie. A może warunki ekonomiczne spowodowały, że nie mamy od długich miesięcy najemcy na nasze mieszkanie? Warto rewidować te nasze pomysły inwestycyjne i to, jak one się zachowują. A to jak się zachowują, oczywiście również można sprawdzić na podstawie tego, jak zaplanowaliśmy daną inwestycję. Będąc w temacie mieszkań, założyliśmy sobie, że maksymalnie za dane mieszkanie możemy wziąć na przykład 1500 zł, które pokryją nam kredyt w wysokości np. 1200 zł i w jakiejś części zostaną dla nas, czyli na przykład te 300 zł. Współczynnik ROI się zgadza. Wszystko dopięte, mieszkanie wynajęte i Kręcimy się. Do momentu, kiedy nie ma problemów, wtedy na, na nowo musimy przejść do naszego Excela. W którym wpisujemy nową wartość kredytu i sprawdzamy, czy dalej rzeczywiście nam się to opłaca. Może po drodze coś się zmieniło i jakieś warunki, które wcześniej określaliśmy, teraz nie są aktualne. To też należy wziąć pod uwagę. Na przykład, potrzebujemy pieniędzy na leczenie czy też na leki. No, to może warto wziąć pod uwagę sprzedaż tego mieszkania, nawet jeżeli na siebie zarabia. Wszystko finalnie może sprowadzać się do tego, żeby na koniec roku nie mieć po prostu więcej pieniędzy, aniżeli na początku roku. Natomiast te kroki pośrednie są równie ważne i równie istotne, i trzeba to szalenie, szalenie śledzić. I dla przypomnienia dodam tylko, że bardzo dobrze jest zainteresować się wypełnieniem wszystkich limitów na Ike czy Xe. One już nam przypadną i nigdy do nich nie wrócimy. Nawet jeżeli będziemy mieli kiedyś więcej pieniędzy, to nigdy już do tych starych limitów nie będziemy w stanie wrócić. Może warto nawet przesunąć jakiś wydatek na przyszły rok, nie wiem, nowy telefon, komputer czy laptop, właśnie kosztem tego, żeby wpłacić pieniądze na IKE czy X. I trzy ciekawe tipy na koniec dla Ciebie. Po pierwsze, od nowego roku ubezpieczyciele będą mieli nasze informacje o punktach karnych, które posiadamy. Tak naprawdę nie wiadomo na ile implikować będzie to podwyżki cen w zależności od ilości punktów, natomiast może warto rozejrzeć się za przedłużeniem swojej umowy już teraz. I cieszyć się tańszym OC tak jak ja prądem przez cały 2021, 2022 i 2023 rok, ale o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy. W ubiegłym roku mówiłbym o tym, żeby zaopatrzyć się w kilka butelek Coca-Coli, jeżeli chcemy kupić ją po prostu taniej. Natomiast w tym roku, jak zresztą co roku, warto zaopatrzyć się na przykład w alkohol, jeżeli planujemy wesele, jeżeli lubimy sobie czasami wypić dobrą wódeczkę, a może wino, ale to z przymrużeniem oka. Natomiast z mniejszym przymrużeniem oka może warto zaopatrzyć się, po prostu się zatowarować w firmie. Nie wiemy jak inflacja czy inne czynniki mogą wpłynąć na wzrosty cen różnych rzeczy i może koniec roku to czas kiedy warto wydać jakieś pieniądze na to, żeby przynajmniej na jakiś czas zabezpieczyć sobie pewne rzeczy w firmie. Z tą refleksją cię zostawiam i dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że do usłyszenia już w najbliższą środę rano. Natomiast daj mi znać, co ty robisz na koniec roku, jak podsumowujesz rok poprzedni i jak planujesz kolejny? W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój podcast i zapisz się na newsletter na stronie finansowa.tv. Zapraszam Cię również na kanał YouTube Finansowa TV. Słyszymy się już w następną środę. Cześć!